Prośmy Boga, aby pobłogosławić Boga naszego Pana. Prosimy Boże, który dajesz odpoczynek duszą wierność, prosimy Cię, pobłogosław ten dróg i uwolnij duszę z Liwiewa, którego ciało tutaj złożymy, aby mógł razem ze świętymi bez końca radować się Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił z chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w naszej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Zbigniewa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nas zbawić. Ojcze nasz, Boże, Ty wysłaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Zbigniewa. Wyzwól go z więzów śmierci, daj mu udział w radościach raju swoimi świętymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś, proch się obudzisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.
proszę teraz Zbawiciela, aby pobłogosławił krzyż, który zniesiemy na grobie Jego sługi. Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć na to, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie, pobłogosław ten krzyż, który ustawimy na chrześcijańskim grobie, a ciało Twojego życia prawa. Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Szanowna rodzina zmarłego Zbigniewa Adampiewicza, drodzy znajomi, sąsiedzi, członkowie Stowarzyszenia Kopalni Węgla Kamiennego Wiktoria i Kopalń Gołbryski. Śmierć każdego człowieka jest rzeczą przykrą. Śmierć bliskiej osoby jest szczególnie gorzka i bolesna. Ty, drogi Zbyszku, byłeś nam jednym z nas, cichym, skromnym, szanowanym kolegą. Przepracowałeś kilkadziesiąt lat w Kopalni Węgla Kamiennego Wałbrzych. Byłeś członkiem wspólnoty samorządowej Sobieńczyn, gdzie przez wiele lat pracowałeś na rzecz ludzi, szczególnie dzieci, potrzebujących wsparcia. Również z Stowarzyszeniem Warto współpracowałeś, organizując spotkania górnicze, szczególnie Barbuzy. Twoja żona Ania, radna miasta Wałbrzych, obecnie ciężko chora, wspomagała Ciebie w pracy społecznej. Długa i ciężka choroba doprowadziła do Twojej śmierci. My będziemy nieustannie pamiętać o Tobie, o Twoim zaangażowaniu, drogi kolego. Spoczywaj w pokoju. Cześć Jego pamięci. Za chwilę złożymy ciało naszego brata w grob. Pragnę w imieniu wszystkich tutaj obecnych, w imieniu grupy Civitas Christiana, którą teraz zauważam publicznie, pragnę w imieniu wszystkich złożyć najserdeczniejsze uwagi i współczucie. Żadne słowo nie jest w stanie oddać to, co czują nasze serca. A w naszym imieniu pragnę podziękować. Podziękować za złożony dar modlitwy, za życzliwość, za wszelaką formę pomocy. Myślę, że nasza obecność jest tutaj dowodem współczucia, więc może nie trzeba podchodzić. Nie trzeba podchodzić, to jest taki osobisty moment. Wystarczy, że teraz każdy z nas spojrzy prosto w oczy, skłoń głowę i to będą nasze problemy. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie Pan. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Thank you.